Tak więc... The Medium! Czyli krótko mówiąc, symulator mediów społecznościowych albo jakichś innych mediów. Tak właściwie nie do końca wiadomo. Gdzie będziemy uczyć się, jak korzystać z mediów społecznościowych. Na pewno to jest ten rodzaj gry. Dobra, będziecie musieli mi powiedzieć, czy głośność jest dobra. To co, zaczynamy. Chyba nie ma co czekać. Nowa gra i lecimy z tym, byczki. Ale ładna ćma. Ciema. Ćmy. Dobra, zaczyna się. Mówcie, jakby było za głośno, to potem ściszymy. Chyba jest więcej, tylko się zbugowało. Wydaje mi się, że jest więcej niż 15 osób, tylko się zbugowało coś. Mega fajna gierka, mówicie? Siema idolu mój, kiedy bunkier? Jak to się mówi? Nie wiem. Blady, dostaniesz coś za te punkty, jak ci wysyłamy? O, za punkty nic nie dostaję, byczku. Niestety, dostaję tylko, jak wysyłacie mi grube donaty za grube pieniądze. To wtedy dostaję. U mnie jest 200 osób, no i to się szanuje. Siemka, gierka mega dobra. Elo, elo Karol Lelek. Nie wiem, na razie to mam gigantyczne ładowanie. Ciekawe, jak długo się ta gra ładuje. Siemka, gierka mega dobra. Dzięki. No, jak się załaduje, to będzie git. Może coś powinienem nacisnąć? A, powinienem nacisnąć coś. It all starts with a dead girl. Mówcie, jakby gra za głośna była. Chyba jest za głośna. No trudno, po cutscence zmienię. I żyli długo i szczęśliwie. Koniec! Ach, piękna historia. O, czajnik, chyba ktoś herbatę sobie robi. No, Krzysiu też taką ma. Jak chce herbatę robi albo kawę, to też taką zalewa. Scent of pines, and then the gunshot. Z kim ty pijesz tą herbatę? It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. Part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. Zaczyna się mrocznie, powiem wam. It was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. To dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Koniec.
I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Dobra, byczki, jak głośność teraz? Teraz możecie mi powiedzieć. Jest już po cutscence początkowej, już mogę chodzić. Jak zresztą widzicie, jak... Tak, to jest chyba horror. Jak głośność? Jest git? Git? O, to się mi podoba. Proste, co nie? Łatwo. Dobra, to tak, to jest nasza główna bohaterek. Gry dzisiaj sobie gramy w The Medium. Trochę za głośno imo. To git, czy trochę za głośno w takim razie? Git, git, dobrze jest git. Nie no, większość osób napisało, że jest git, więc chyba jednak nie będę ściszał. No nic, zaczynamy! To jest nasza główna bohaterka. O, jakaś książeczka. No to zobaczmy, co ona ma tam napisane. November, Boże, jaki stary kalendarz masz, jest 2020, a teraz jeszcze... O Boże, a ty z 1900, skąd tyś to dorwała, dziewczyno? No. No nic, dobra, chodźmy zobaczyć, o co tu chodzi. Ale ładnie. To jest moje mieszkanie. Dobra, wychodzimy stąd. Idziemy do Pabiksu jakiegoś. Na pewno jest gdzieś w pobliżu. O, mam kitku, mamy! Kitku, yeah. Mamy! Nice to see you too. Idziemy się pobawić z kitkiem. O. Jest i kitku! No, będziesz się nazywać... Jak nazwiemy kota? No dobra, mój 2021 też może być, dajcie spokój. No, Mruczek? Może Mruczek? Marian? Lucyfer? Lucyfer to jest tutaj, jeśli czasami siada sobie. Nie może tak się samo nazywać. No. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Czyli dom pogrzebowy prowadził Jacek. No dobra, dobrze wiedzieć. O, coś tu jest, jakaś książka. O, obrazek. I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. Jacek był łysy? Telling me I was special. No to nie jest Jacek, co nie? Okazuje się, że Jacek był łysy. Chodzi pewnie o jej ojca. No. Co ty, czy ty zasysaczałeś? Mruczko, o co chodzi? Dobra, nic tu nie ma. Nie, jeszcze coś jest. Jack was part of the Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Ale nieźle, co nie? Jack tłumaczy, przetłumaczony jako Jacek. No nic dziwnego, pasuje hulał. Dobra, chodź mruczku, idziemy na... A, zajrzę tu. Od dawna nie zaglądałem do tej części mieszkania. O nie! Co? Nigdy tu nie byłam. A, to jest mój dawny pokój. To jednak tu byłem kiedyś, ale dawno temu. Czyli jestem kolekcjonerką motyli. Widzicie? Czyli krótko mówiąc, jestem kolekcjonerską motylków. Warto o tym wiedzieć, co nie? Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze po pokoju. Po moim eleganckim pokoju. O, jakie zdjęcie. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Kurde, jakaś nasza dziewczyna jest taka przysmutnawa, co nie? Widać, że chyba za bardzo nie miała co robić w życiu. Zbierała motylki? Kto normalny kolekcjonuje motylki? O, jakiś kawałek papieru. To me they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jak głośność? Nadal nie jest za głośno? Chyba nie, chyba jest git, co nie? Wolę się spytać 50 razy, bo ustawianie głośności to jest jedna z podstawowych rzeczy zawsze. Motylki oprawiają tylko seryjni mordercy. No to dobrze o mnie świadczy w takim razie. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Poczekaj, zobaczmy. Karta przyjęcia na Onium.
O nie, wiek 3 lata. Wstępna diagnoza oparzenia termiczne drugiego stopnia, 35% ciała. O kurde, co żeś ty zrobiła? Ja cię kręcę, no gdzieś ty się nadziała, dziewczyno. Dobra, przeczytajmy to, bo w sumie to nie przeczytałem. Jesteśmy Szanowny panie Orkan, jesteśmy zmuszeni zaprosić pana na spotkanie w celu omówienia sytuacji, która miała miejsce w zeszły czwartek. Marianna przekazała jednemu z naszych uczniów wiadomość od jego niedawno zmarłej babki. No jesteśmy medium w końcu. Rozumiemy, że Marianna chciała w ten sposób pocieszyć swojego kolegę, ale na pewno zgodzi się pan, iż takie zachowanie jest co najmniej niestosowne. Niestety nie jest to pierwszy problem wychowawczy, o którym pana informujemy i jesteśmy przekonani, że nadszedł czas, aby porozmawiać o przyszłości Mariany w naszej szkole. Ojejku, ach, ta dyrekcja! Nic nie można, ale to były czasy, kiedy jeszcze można było chodzić do szkoły. Wtedy nie było jeszcze elekcji. Dobra. Zeksute masz złotówę, bo lubię chłe 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 onichani oddę kit kuciulowy kalendarz tak mruczek 5 zł. A dziękuję za 5 zł, piąteczka. Dobra, wychodzimy z tego pokoju. Fajne miejsce. Dobra, mruczek! Spadamy stąd, chodź! Mruczku! Wynosimy się z tego domostwa. Tup, tup. Dobra, wychodzę stąd, idziemy do jakiegoś pubiksu, tu nic nie ma. W ogóle, że też w butach chodzi po mieszkaniu, zdjęłabyś, zobacz, tutaj możesz się rozebrać i w kurtce chodzi. Więc jak ty się zachowujesz? O, ale jaka kuchnia. Dobra, nakarmy kitku. Dobra, co my tu mamy? Klucz do domu pogrzebowego. Nie, 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 to nie jest rozwiązanie. Gdzie jest jedzenie dla kitku? Dobra, jest jedzenie dla kitku. O, siemanko, chrobry. Dobra, możemy to połączyć? Tak, połączmy to z kluczami. Włóżmy klucze do jedzenia dla kotów. Nie, to głupi pomysł. Dobra, mamy kitku, dobra. Kitku się ucieszy, jak dam mu trochę jeść. Here you go. What's your face? Jedz, kitku! Glad to see you're still kicking around. No. Nie przywitałeś się na czacie, to przywitaj się za donatę. Nie przywitałem się, chrobry. Ha, i co? Zatkało! No, ale piąteczka dla ciebie, dzięki za dajcika. No. Dobra, kitku może sobie zjeść. Doskonale. Uuu, maszynka do mięsa. Ach, myślałem, że pobawimy się maszynką do mięsa. Kraków? Nie wierzę, wszystko się dzieje w Krakowie. Dlaczego jest po polsku napisane? Symboliczny pogrzeb kopalni Siercza. Górnicy w kopalni Siercza jak każdego dnia przybyli dzisiaj do pracy, ale zamiast lamp i kilofów przynieśli czarną trumnę, na której zapalono znicze. Symbol upadku ich zakładu pracy. To nie jest pogrzeb naszej kopalni, oznajmili członkowie Komitetu Ratunkowego Kopalni Siersza. Nie pozwolimy, by pogrzebano nasze miejsca pracy. Dobra, bla bla bla. Górnicy ogłosili również, że następnego dnia przyjdą do pracy tak jak zwykle. Bla bla. Poczekaj, bo to jest. Nie przyjmują do wiadomości, że ich kopalnia została zlikwidowana. Tymczasem w siedzibie nadwiślańskiej spółki węglowej w Wytychach protestujący pracownicy kopalni wnoszą symboliczny mur w wejściu do budynku. No nieźle. Nowa misja NATO. Zapewnie stabilności w pozimnowojennym świecie. To prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. Bla, 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 to są Stany Zjednoczone, to już nie obchodzą mnie. Co nie? O, patrzcie, tutaj na końcu jest coś wspomniane. Jego wizja zjednoczonej, demokratycznej i pokojowej Europy została przybliżona do realizacji kolejnych kluczowych osiągnięć... Kolejnym kluczowym osiągnięciem. Powiększenie organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o Polskę, Węgry i Czechy. Widzicie? Akcja dzieje się w Krakowie, byczki. Nie wiedzieliście tego. No, nie wiem tylko czemu ta gazeta... Jest ten Good Morning Kraków. Kurczę, Siercza Mine. Nice, ale to jest dobre. Złoty 90 kosztowała ta gazeta. No zobaczcie, złoty 90 kosztowała. Cholera jasna, czemu po angielsku ktoś tu napisał? O co chodzi? No nieźle, akcja się dzieje w Krakowie. Dobrze wiedzieć. Dobra, idziemy sobie tu jeszcze pochodzić, co nie? Polska górą, dokładnie. O kurde, czyli zdjątka. Kiedyś tak się robiło zdjęcia. Ach, stare menelowskie czasy. I możemy nawet tutaj chyba coś zrobić, bo mamy chyba nawet takie zadanie, co nie? Zobaczmy. Papier fotograficzny. Mogę zrobić to teraz. No dobra.
No ja szczerze mówiąc nie wiem, jak wywołać. Trochę improwizacja. Co tu mamy? Czytaj. Naświetl zdjęcie przez 5 sekund. Zanurz zdjęcie wywołaczu na 3 sekundy. Przerywacza 3 sekundy. Utrwalacza 3 sekundy. Proste. Dobra, chyba wystarczy. Czekałem za długo. Jest prześwietlone. O Bożeż ty. Dobra, 5 sekund. To będzie, nie będzie łatwe. Ale damy radę. Myk, myk. Dobra. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, wystarczy. Naświetlone zdjęcie, dobra. Teraz będzie trudniejsze, bo cholera wie, które jest co. Co to jest? Skąd ja mam wiedzieć, który to jest naświetlacz, który ten, a który ten drugi? Dobra, pewnie to idzie po kolei, co nie? Nie, nie, no pewnie to po kolei idzie. Wywołane zdjęcie, okej. Tutaj znowu 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Dobra, coś już tam widać. No i teraz tutaj. Raz, dwa, trzy. No i proszę! Pięknie! Zdjęcie mojego starego. Zajebiście. Szacuneczek. A to ciekawe, czy to są wszystkie zdjęcia mojego starego. Proszę państwa, rozwiązaliśmy to. I kto jest mistrzem wywoływania focikrzycy? Ja jestem mistrzem wywoływania fociksów. Dobra, co tam jest? Tutaj było właśnie gazeta Kraków. Dobra, wypieprzamy z tego miejsca. Right. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Dobra, nazywasz się Mariola od dzisiaj. O, coś mamy ciekawego. 1984, jakie starocie! Nie będę tego czytać nawet. Dobra, co tu mamy w tej łazience? Kibel? Kupko mi się nie chce na razie. Dobra, wychodzimy stąd. Spinka do krawata Jacka, muszę ją znaleźć. Jakie ty masz wymagania, co nie? I teraz będę chodził. Ej, mruczek! Widziałeś spinkę do krawata? Starego? Twój stary to hitman. Pewnie kiedyś pracował jako hitman. Tak obstawiam. Nie wykluczam takiej opcji. Spinka, spinka do krawata. Tutaj chyba nie mam mruczku, wiesz? Dobra, sprawdźcie mój pokój jeszcze. Ale z drugiej strony, czy w pokoju byłaby spinka? No nie wiem, też mi się wydaje, że mam prawdopodobne. A rozejrzyjmy się. Tutaj nic nie widzę. Tutaj chyba nic nie było. Ciekawa sprawa ogólnie. O, poczekaj, tutaj nic nie ma. Nie da się z tą szafką zrobić. Dobra, przydałoby się taka opcja jak możliwość biegania. Nasza postać nie chce biegać po mieszkaniu. No nic, zaraz znajdziemy tą spinkę chyba. No w sumie nie, no tutaj nie będzie. Tutaj tylko był ten kalendarz taki średniowieczny. Dobra, chodźmy tutaj. Też nic nie ma. No gdzieś pewnie tutaj w pokoju musiała być, albo w łazience jest ewentualnie, jak sobie myślę, wiecie? Dobra, sprawdzę łazienkę jeszcze raz. Była tu tylko książka. No dobra, jednak tutaj nie było. Kurde, gdzie stary może trzymać jakąś spinkę? Tutaj pewnie, w kuchni. W gazecie Kraków raczej nie. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz prześwietlownię. Stary, gdzie ty trzymasz spinkę, gałganie? Kurde, no dobre pytanie, gdzie on trzyma spinkę? Co nie? No nie ma to jak utknąć przy pierwszej zagadce logicznej. No ten Jacek, to fajnie, fajnie, że mam ten i mamy klucz. Klucz do domu pogrzebowego. No i mamy zdjęcie Jacka. Znajdź spinkę do krawata. Pożegnaj się z Jackiem. Znajdź spinkę do krawata. Spinka do krawata. No to w jakiejś szafie chyba, co nie? Spinka do krawata. Co to, co ona wymyśliła w ogóle? No to musi być w jego gabinecie, no bo gdzie indziej może być spinka do krawata? Mogę coś z tego wziąć? O, proszę, mamy coś.
Jest i spinka do krawata. O nie, on ją gdzieś położył. Nie wierzę. Wciśnij, aby aktywować widzenie. Widzimy przez... O kurde, jesteśmy ultra... ten. Wykorzystaliśmy nasze zdolności medium, żeby wyczaić, gdzie jest spinka. Jesteśmy zajebiści. Dobra, mamy to. No i zadanie wykonane. Swoją drogą chyba uda się do domu pogrzebowego. Muszę kamerkę przestawić, bo okazuje się, że zasłania dosyć znaczące questy. Tutaj będzie git? Nie wiem. Powiedzmy, że będzie git. Chyba git będzie. Żeby nie zasłaniało... Może trochę wyżej damy lekko, bo tak nisko się wydaje. O, tutaj. To będzie chyba git, co nie? Bo okazało się, że moja kamerka zasłania questy, a przecież... Okay, I think that's it. Chcielibyście wiedzieć, jakie są. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Dobra, wynosimy się z tego. Fajnie było, ale no cóż, dobywa czasami. Idziemy na pogrzebiks. Co się stało? Otwieraj to. No. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides. Ej, ale drzwi zamknij ze sobą. I may never have learned to use my powers. Dobra, widzę, że generalnie ona nie chce za bardzo zamykać drzwi ze sobą, więc nie będziemy zamykać. Zostawimy otwarte, żeby mruczek za nami poprzyszedł. Tu jest w ogóle jakiś savex? Jest tylko wczytaj. No dobra, widocznie nie ma savexu. Dobra, to gdzie idziemy? W dół? Dobra, idziemy tam dalej. Ale ładna pogoda. WF mam teraz i na głośniku live miałem i było live słychać i gość powiedział: widzę, że Bladiego oglądasz, i się śmiać zaczął. A widzisz, każdy WF-ista zna Bladeusza. To prawda. Chyba, że jakiś kolega twój powiedział. To też prawda. Kurde, nawet do sąsiadów nie można zapukać. Dobra, wynosimy się z tego apartamentu. Fajny ten Kraków, taki... taki niezaładny. Kurczę, jeszcze ten smog. Pewnie wyjdziemy na zewnątrz, a tam smog będzie czaił się. Znaczy smog oczywiście. O, browar. Ach nie, to chyba zużyty spray do malowania ten. Jack taught me to accept my condition. O, rower. Dobra, podpierdzielamy. Zobaczcie, jakie fajne auto. A, dobra, bierzemy tego żuka i wypieprzamy. Albo motor, albo nie. Lepiej. Teraz ostatnie pożegnanie. No, zajebiste ten. Dobra, jeszcze lepiej. Grzebiemy w śmieciach. Widzisz przez ściany przedmioty, że smog... A właśnie, moc widzenia! Patrzcie na to. Dzięki mojej magicznej mocy widzę różne rzeczy. Widzę świat! Ale tu niczego nie ma, się okazuje. Dobra, wychodzimy stąd. Fajnie było, ale... Jaki teraz mam właściwie zestaw zadań do zrobienia? Udaj się do domu pogrzebowego. Proste. Nie, no masz po prostu umiejętność, że nie widzisz smogu. A dlatego! Dobra. To chyba tutaj. Użyję mojego zdolności klucza. Ach, jesteśmy jednak dobrzy w rozwiązywaniu zagadek. Udaj się. Przygotuj Jacka do ostatniej podróży. Już ja go przygotuję, mojego starego. Tylko muszę go na początku znaleźć. Ale najpierw szybkie zwiedzanko. Uuu, apartamencik, pierwsza klasa. Intuicja. Czemu kazała mi tu spojrzeć? I dostałem osiągnięcie intuicji. Aż sprawdzę, co to jest. Obejrzyj 25 przedmiotów w trakcie jednego przejścia gry. No to zajebiście dużo obejrzałem już. Dobra. Tu coś mamy. O, kluczyki. Kluczyki do tego. Poczekaj, jakieś dokumenciki, to sobie przeczytamy, o co kaman. Imię, nazwisko. Adam Nowak. To chyba ktoś inny jest. Dodatkowe usługi. Ubranie, makijaż, fryzura. Dobra, Jacku, pani Nowak dostarczyła dzisiaj potwierdzenie opłaty pogrzebowej. Nudy, no co to, co ty w ogóle czytasz? Po co? O kurczę, zobaczcie, to jest Jacek! To jest mój stary. Ej, ale faktycznie taki trochę łysy. Trochę jak taki hitman na emeryturze, co nie? Nie masz psychy, by wejść do trumny. Spokojnie, byczku. Ty już mi to nie challenge'uj. No. Dobra, zobaczmy, czy coś tu jeszcze fajnego jest. Widzenie! Nic tu nie ma.
Widzenie! Nadal tu nic nie ma. Dobra, wychodzimy z tego padołu. Tutaj jest chyba pozamykane. To jest chyba nasza sala konferencyjna. Wszystko pozamykali. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś fajnego jest. Nic tutaj nie ma. No dobra, chodźmy przygotować Jacka do ostatniej podróży. Jak to się mówi. No niestety bardziej gotowa to chyba nie będziesz. Dobra, szybko się tym zajmiesz i będzie po robocie, spokojnie. O, jaka kurteczka tu elegancka. Jest i trumeczka, dobra. O, to chyba tutaj. Zobaczmy, jest i Jacek. Dobra, Jacek, wychodzimy stąd, ho! Ho, Jacek! Nie no, mówię wam, no wygląda jak Hitman, co nie? No dobra, Jacek, to co? Szybka akcja i do widzenia. Co, nie to? Muszę chyba krawat na początku. No właśnie, gdzie jest krawat, cholercia? Musi gdzieś tutaj być ten krawat. A tutaj się ukrył cwaniaczek. Krawat zabrany. Dobra, zróbmy połączenie ze spinką. Elegancko. Teraz będziesz wyglądać super. Dobra, masz tutaj krawacik. No i teraz to wyglądasz. Burns you from the inside out. There. I guess you're ready. But am I? Koniec! A nie, jednak nie. O nie, znowu widzi duchy! Jak zwykle! Moja supermoc się właśnie aktywowała. Spotka się pewnie zaraz ze swoim ojcem i będzie dopiero surprise X. Sprawdź pomieszczenia piętrze. Kto do cholery się bawi światłem? Już ja zaraz to sprawdzę to. O cholera. Ej, kimkolwiek jesteś, wychodź z otwartymi ramionami, byku. Wiem, że tu jesteś, cwaniaku. Cwaniaku! To jest zakład pogrzebowy! Wychodź stąd! What the hell? Dziwne. Wydawało mi się, że coś widziałem. Kto tu zrobił taki burd? Ojeju! Kurde, ale się wystraszyłem tego kota! Mruczek, co ty odwalasz? And then it happened. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. No nieźle. Marianne? Marianne, are you crying, my child? It's fine, Jack.
Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. Where is that? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Oh, why is it so cold in here? Where is that damn notebook? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Yes, Jack. It's going to be fine. You know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff, then. Huh? All right? All right, Jack. Now, get some rest. I need... Oh. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Ale grubo. Ale gruba akcja. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke... You'd need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Koniec. Ale powiem wam, że po grubości ta akcja z ojcem. Co nie?
Dopiero się zaczyna. Czyli co, to jest polska gra. Dlatego się dzieje w Krakowie. No wychodzi na to, że chyba tak. Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. To teraz już wiem. Na początku było miasto Kraków. Dokładnie. Za spoilery to możesz nawet na dłużej tego miuta dawać, Alex. Jeśli nawet nie, a dobra. Nie banować. Patrzcie, jak jedzie sobie na motorku zajebiście. Brum brum. And off I went on nothing but a hunch. A call from a complete stranger. Szkoda, że nie z Ziukiem, to prawda. To trust my instincts. There was something about this guy, his voice. Farsu. Dziękuję ci za dojcika. Piąteczka dla ciebie. Wielkie dzięki. Staracie się dojty wysyłać w momencie, kiedy nie ma cutscenek, bo próbuje się trochę skupić na tym, co babka mówi. Jak już chcecie wysłać. Alex, i pamiętaj o puszczaniu regularnych reklam. Co 10 minut, czy coś. Czy coś. Nie no, luzik, Farcu, ale dziękuję ci za lecika. Piąteczka dla ciebie, wielkie dzięki. Och, no i przyjechałam na motorku. Elegancko. Co to za opuszczone... Jak... jakiś urbex będziemy robić. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Ach, czyli jakiś urbeksik się zapowiada.